Słuchajcie, niby jestem taki mądry, no jak każdy uważam się za mądrego, chociaż jestem z osób, które są ciekawe i jak ktoś ma coś do powiedzenia, to słucham. Bo jest taka zasada, że głupi wie, mądry się zastanawia. To ja się zastanawiam. Wiem, że tłumacząc to teraz, jakby próbując to wytłumaczyć, nic nikomu by nie wytłumaczę, bo tam większość osób to wie. Wie o tym, co kieruje światem, wie, co jest dobre, wie, że co to być patriotą, że to w ogóle Prawo i Sprawiedliwość jest najważniejsze i tak dalej, że to jest Polska, że to, no w ogóle, no, jakby wy to wiecie. Ale wytłumaczę wam jedną rzecz. Jako człowiek, który przez 5 lat pracował w TVP Info i był blisko, był tak blisko niektórych rzeczy, o których w większości nie będę opowiadał i nie mogę opowiadać, nie opowiem, ale są pewne rzeczy, które są takie tak naprawdę obyczajowe, których jakby wy nie chcecie przyjąć do swoich rozumów. Jak wrzucam zdjęcie tego Oskarka, tego i pani Ogórek, z którą pracowałem, to jest to pewien rodzaj prowokacji i tak dalej, ale wy się łapiecie jak ryba w ogóle na wędkę, rozumiesz, gdzie haczyka nawet nie ma, wy się na tą żyłką się opętujecie. To teraz, żeby wam tak przybliżyć pewne rzeczy, żebyście byli w stanie to zrozumieć. Co to jest Zjednoczona Prawica? No bo jeżeli jest Zjednoczona Prawica, to muszą być jakieś różne frakcje, bo inaczej no nie byłoby co jednoczyć, byłaby jedna, tak? Bo dla was wszystko jest PiS, to jest w ogóle, to jest jakieś chore umysłowo. Ja nigdy nie głosowałem na PiS, tak? I nigdy nie byłem pisowski. Nigdy, nigdy. Zjednoczona Prawica składała się z różnych frakcji. Jedną z frakcji była Suwerenna Polska, kiedyś Solidarna Polska, której szefem był pan Ziobro, któremu teraz tak współczujecie, tak płaczecie i tak dalej, i tak dalej. I tak. Ja robię to z głębi serca i naprawdę z taką szczerą empatią, bo wiem, co do tego go doprowadziło. Wy myślicie, że do tego doprowadziła go Platforma Obywatelska. Tylko i wyłącznie Platforma i nikt i nic więcej. No. Fajnie tak myśleć. No, bo jakby to niedużo jest różnicy od fajno Polaków, jakby myślenie w ten sposób. To teraz powiem tak. Telewizja Polska, kiedyś zarządzana przez Jacka Kurskiego, to była telewizja kierowana z jakiej frakcji? Wy wiecie to, czy nie wiecie? Bo wy nie macie świadomości. To dla was to PiS kierował, tak? Tak, PiS. Nie, Telewizją Polską kierowała, jakby decydującą rolę miała frakcja pana Ziobry. Dlatego tak ta telewizja wyglądała, dlatego pracował Jarosław Olechowski w Taju i dlatego te wybory wygrywane. Ta frakcja mnie zatrudniła. I to, co przynosiłem i robiłem tej telewizji, co jest, można sobie sprawdzić w wynikach i tak naprawdę mogą mi skoczyć ci wszyscy, którzy myślą jakieś tam inaczej, to jest to, że przyprowadzałem młodego widza i program, który z założenia mi kazał takie robić Jarosław Olechowski, miał mieć nowych gości i nowe tematy, żeby mieć nowych widzów. Sprowadzałem tych widzów, nowych. Rozszerzałem grupę komercyjną, tego, czego najbardziej brakowało i próbowałem sprowadzać też jakby na skutek pisania na portalach i tak dalej plotkarskich, że ludzie młodzi oglądali też TVP Info, czego nie oglądali nigdy więcej. Ktoś, kto oglądał program w kontrze, może z trudem się przyzna, że mu się coś tam podobało, ale wie, o co chodzi. W pewnym momencie stało się to na rok przed wyborami. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, z kim największą kosę miał pan Ziobro, z kim miał. No odpowiedz, z panem Morawieckim. Jaka frakcja? Żydowska, Polin i tak dalej. Jarmułeczka. Mieli największą kosę na skutek pewnych sytuacji podstępnych i bardzo obrzydliwych. Jacka Kurskiego wyrzucono. Przypominacie sobie taką sytuację z dnia na dzień? Wypierdolili go. Przepraszam, wy pamiętacie taką sytuację czy nie? Później poleciał Jarosław Olechowski. I zarówno Telewizja Polska, jak i Taj przejęta została przez ludzi Morawieckiego. Matyszkowicz, Pereira, Adamczyk. I oni zaczęli wprowadzać zmiany. Ich zmiany polegały na tym, że wyczyścili jedną z pierwszych osób, które tam zaczęli czyścić, Pereira, to byłem ja. Ja pojawiłem się w mediach społecznościowych i w tym świecie prawicowym pod hasłem Polska to nie Polin. Nie, przeciwko, pojawiłem się jako
przeciwnik ideologii LGBT i innych zaraz, które tym światem kierują. Tak się pojawiłem. Tak więc wymyślono jakieś teorie, które opowiada damski bokser Adamczyk i Pereira, który kradł swojej żonie dzieci, nie oddawał, musiała na policję to zgłaszać. Wymyślili jakąś legendę o tym, że tam kobiety zgłaszały, no bo takiego człowieka jak ja najłatwiej z kobietami. Teraz powiecie, tak, bo to kobiety zgłaszały. Tak, gwałcicielem też byłem przez 4 lata. Kurwa mać. I w końcu nie jestem. Okazało się w mediach, że nie jestem gwałcicielem, że gwałciciel nie jest gwałcicielem. No więc na tej zasadzie to jest wszystko dęte. I zaczęli odsuwać takich ludzi jak ja, którzy byli jednoznacznie kojarzeni z tamtą frakcją i którzy przynosili, robili wyniki. I teraz pojawił się Oskar, ten się pojawił na przykład i parę jeszcze różnych innych osób. Zaprosiłem kiedyś młodzieżówkę PiS do swojego programu i ja byłem wydawcą. Przyszła Żukowska, przyszedł tam chyba jakiś chłopiec albo dziewczynka i przyszedł ten Oskar. Jak popatrzyłem na to wszystko, na te, to mówię, słuchajcie, skreślamy go z listy, tego chłopaczynę, bo to jest człowiek, który, to jest chłopaczyna, który położy. Nikt z młodych ludzi nie pójdzie za PiS-em i nie zagłosuje na PiS dla kogoś takiego. Bo oni takim czymś do kogoś takiego to mają, do czegoś takiego. To nie jest ten wymiar młodego człowieka. W ten sposób doprowadzimy do porażki i przegranych wyborów i tak dalej, i tak dalej. To już były nie moje czasy, już średnio to brzmiało, ale tam jeszcze, już on nigdy więcej się u mnie nie pojawił, ale zaczęło go być coraz więcej. Zakochali się w nim wszyscy starzy, tylko żaden młody. Wszyscy tak jak wy teraz. Młody, zdolny, inteligentny, taki śmaki. Tylko to mówicie wy, przekonani. Ale on miał być po to, żeby przekonywać młodych ludzi. I tak naprawdę nie przekonał nikogo. A był jedynym pomysłem PiSu kierowanego, tej prawicy kierowanej przez Morawieckiego, pomysłem do zdobycia głosów młody, był Oskar. Kogo zdobył? Przegraliśmy wybory. Słabo? Nie przegraliśmy tylko tutaj coś, my przegraliśmy Polskę, CPK, niezależność i tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie jeszcze, co się będzie działo, jak stracimy prezydenta. Jakie będą rzeczy. I to jest konsekwencja. Ale wy nie chcecie rozliczyć, wy nie chcecie słuchać. A teraz całe to towarzystwo, które w TVP Info robiło ten beton, przeszło do Republiki. Robi ten sam beton. Dokładnie toczka w toczkę ten sam beton. Nie ma nowych osób, wszystkie są stare. I ktoś mi powie, że to jest teraz droga do zwycięstwa, do odzyskania wolności, do niepodległości i suwerenności. Wtedy mieli Skarbu Państwa, wszystkie spółki, więcej mediów i tak dalej. Było to jednak. A teraz tego nie ma. I teraz to samo dziadostwo, które doprowadziło do porażki, przełożone do internetu, ma dać zwycięstwo. To jest biznes. A jestem Polską Polską, żeby była Polska, a nie jakąś Polinem i tak dalej. Wy cały czas nie rozumiecie. Tak jak Chanuka jest tutaj w Sejmie odprawiana. Dla kogo jest odprawiana? Pokażcie mi w Sejmie jednego Żyda, który mówi o tym, że jest Żydem. Nie ma. Ale jak jest Chanuka, wszyscy świętują. Albo większość tam świętuje. No co to chodzi? Bo wy nie rozumiecie, że koń jak wlezie do obory, to jest nadal koniem, to nie jest krową. Tak więc Żyd, nawet jak ma polski paszport i ma nazwisko polskie, udaje, że jest Polakiem, to wewnątrz jest Żydem i robi tutaj swoje. I wy tego nie jesteście w stanie zrozumieć.